Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego i rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług, przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Przesłaniem dzisiejszej dobrej nowiny jest fakt, że Bóg nas kocha i nigdy nas kochać nie przestanie. Bóg kocha wszystkich ludzi, ale nie tylko jako ogół, czyli całą populację, ale każdego indywidualnie. Każdy z nas w oczach Bożych jest wartościowym i drogocennym. Jesteśmy Jego dziećmi, stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo. Żaden nasz grzech, żadna niewierność Bogu i Jego prawu nie jest w stanie przekreślić lub nawet zredukować tej miłości. Mówiąc innymi słowami, nie ma takiego grzechu, który mógłby spowodować, że Bóg przestanie nas kochać.
lub nabierze do nas odrazy. Grzech jest tragedią człowieka, a nawet całych społeczeństw, bo zaciera zdolność widzenia Boga we własnym życiu i w życiu społeczeństwa. Grzech sprawia, że tracę z oczu Boga najwyższe dobro, a zaczynam rozkoszować się złem. To nie On odchodzi ode mnie, ale ja odchodzę od Niego. Jestem jak owca, która przestała nasłuchiwać głosu pasterza i postanowiła chodzić własnymi drogami, sama dla siebie stając się pasterzem. Jestem jak marnotrawny syn, który zabiera swoje dziedzictwo i trwoni je, żyjąc rozrzutnie. Bóg nigdy nie przestaje mnie kochać, to ja przestaję odczuwać tę Bożą miłość, to mi przestaje zależeć na Nim, ale nigdy w drugą stronę. Największym kłamstwem, jakie próbuje nam wmówić demon, jest zdanie, że Bóg mnie nie kocha, że przestałem się Bogu podobać, że On już na nas nie czeka. Dla mnie najbardziej wzruszające w przypowieści o miłosiernym ojcu jest zdanie: a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił się mu na szyję i ucałował go. A gdy był jeszcze daleko, to zdanie uświadamia mi, że moja nieobecność nie jest dla niego obojętna, że on czeka, że wygląda przez okno swojego domu, te najwyżej położone, patrząc w kierunku, z którego spodziewa się mojego powrotu i ma nadzieję, że ja jeszcze do niego wrócę. Kiedy widzi mnie, jeszcze z daleka, biegnie w moim kierunku z radością, rzuca mi się na szyję. Nie czeka na wyjaśnienia, na błaganie o litość, o przebaczenie. On już przebaczył, zanim ja o to poproszę. On mnie kocha i przywraca mi utraconą godność. O, jak wspaniały i dobry dla nas jesteś, nasz ukochany Ojcze w niebie.